Czy kiedykolwiek nurtowało Cię pytanie, jak umiejętność skutecznego negocjowania może przełożyć się na sukces w pracy biurowej? Masz czasami wrażenie, że ustępujesz i nie potrafisz wywalczyć tego, na czym Ci zależy? No być może czujesz, że ma to wpływ na Twoje życie prywatne, ale i zawodowo Cię to męczy. Jeżeli tak, ten odcinek jest dla Ciebie. No bo czy wiesz, jak ważne jest przygotowanie przed negocjacjami? No albo czy znasz techniki, które możesz użyć, a które to mogą odwrócić losy negocjacji? Odpowiedź na te pytania już za chwilę. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Dzisiejszy odcinek jest dedykowany zarówno pracownikom, jak i studentom ostatnich lat studiów. Negocjacje są nieodłącznym elementem naszego życia zawodowego. Negocjujemy zarówno wynagrodzenie, jak i warunki pracy czy harmonogram zadań. Aby podnieść skuteczność naszych negocjacji, warto stosować kilka sprawdzonych technik. Na co zwrócić uwagę? Po pierwsze, przygotowanie. To kluczowy etap każdej negocjacji. Zanim zaczniesz rozmowę, sprawdź, jakie są Twoje cele, wyznacz granice ustępstw, których nie możesz przekroczyć, oraz znajdź informacje na temat strony, z którą przyjdzie ci negocjować. Odpowiednie przygotowanie pozwoli Ci na lepsze zrozumienie kontekstu sytuacji, a także zwiększy Twoją pewność siebie. Jakiś przykład: poznaj marka. Marek to pracownik korporacji i chce negocjować podwyżkę. Przed rozmową zbiera informacje na temat średnich zarobków na podobnym stanowisku w branży. Spisuje aktywności zawodowe i rozwojowe, które podjął, sprawdza wyniki swoich projektów i szuka argumentów, które mogą przydać się na rozmowie tego typu. Zastanawia się również, jakie są jego granice w temacie kwoty lub benefitów, których to granic nie chce przekroczyć. Idąc do punktu drugiego. Budowanie relacji. Zanim przejdziesz do negocjacji, warto zainwestować w budowanie relacji z drugą stroną. I tutaj nie mam na myśli metody na kolesiostwo, czy jakiś nepotyzm. Wspólne interesy czy relacje mogą ułatwić osiąganie porozumienia. I żeby doprecyzować, przyda nam się przykład. Tym razem poznaj studentkę Katarzynę, która ubiega się o staż w korporacji. Przed rozmową kwalifikacyjną nawiązuje kontakt z pracownikiem firmy. To pozwala jej zdobyć informacje o kulturze organizacyjnej. I poznać oczekiwania od osoby na stanowisko, na które aplikuje. No i oczywiście może to wykorzystać w procesie przygotowań do takiej rozmowy. Punkt trzeci to jest aktywne słuchanie. W trakcie negocjacji staraj się słuchać uważnie swojego rozmówcy. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć jego potrzeby, a także zyskać czas na przemyślenie swoich argumentów. Aktywne słuchanie to angażowanie się w rozmowę w sposób świadomy, empatyczny i pełen uwagi. Celem takiego słuchania jest nie tylko zrozumienie samej treści słów wypowiadanych, ale także odczytanie emocji, intencji i potrzeb osoby mówiącej. Aktywne słuchanie jest kluczową umiejętnością nie tylko w negocjacjach zawodowych, no ale w ogóle w relacjach międzyludzkich. Przykład, gdy Adam negocjuje warunki współpracy, słucha uważnie potrzeb swojego przełożonego, no i dopasowuje swoją propozycję do jego oczekiwań, oczywiście. Poruszając się w ustalonych wcześniej granicach, aby zwiększyć, zwiększyć swoją szansę na powodzenie. Punkt czwarty to wykorzystanie techniki, taktyki BATNA, czyli Best Alternative to a Negotiated Agreement. Czyli zastanów się, jakie są Twoje najlepsze alternatywy, jeżeli negocjacje się nie powiodą. Posiadanie alternatywnego rozwiązania może zwiększyć Twoją siłę negocjacyjną. A przechodząc do przykładu, tym razem studenta, mojego imiennika Michała, który negocjuje ofertę pracy na pełen etat tuż po ukończeniu studiów. Przed negocjacjami Michał zgłasza się również do innych firm, aby mieć więcej niż jedną opcję do wyboru. Wiedząc, że ma alternatywne oferty pracy, jest bardziej pewny siebie podczas negocjacji. Ja osobiście korzystałem z tej metody, gdy zmieniałem pracę. Miałem na stole trzy oferty, nadal pracując już na etacie. No to. Stawiało mnie w bardzo komfortowej psychicznie sytuacji w przypadku negocjacji. Punkt piąty to kolejna technika technika kotwiczenia. Polega na tym, że pierwsza osoba ustalająca wartość punktu odniesienia ma większą kontrolę nad dalszym przebiegiem całych negocjacji. Zastosowanie tego może pomóc w uzyskaniu lepszych warunków dla siebie. No i jak to wygląda na przykładzie? Anna pracuje w korporacji i negocjuje podwyżkę. Podczas rozmowy jako pierwsza podaje kwotę, którą chciałaby otrzymać. No i dzięki temu zabiegowi dalsze ustalenia będą się odbywały wokół tej wartości, zamiast wokół niższej propozycji, która by mogła paść ze strony pracodawcy. Czyli łatwiej będzie osiągnąć założoną kwotę schodząc ze swojej propozycji o kilka procent, niż podnosić to, co zaproponował wcześniej pracodawca. Pora więc na punkt szósty, czyli rozwiązania typu win-win. W trakcie negocjacji staraj się szukać takich rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron. To podejście może pozytywnie wpłynąć na długotrwałą relację zawodową z rozmówcą. I tutaj przykład pracownika biurowego Piotra, który negocjuje warunki współpracy z innym działem. Przy odrobinie empatii z obu stron, Piotr i jego rozmówca są w stanie znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla jednej, jak i dla drugiej strony. Długoterminowo to po prostu dla nich zagra. Punkt siódmy, czyli trzeba wykazać się jednak pewną elastycznością. Negocjacje często wymagają kompromisu, więc bądź gotów zmienić swoje stanowisko, no ale znów pamiętaj o ustalonych granicach ustępstw. Elastyczność może ułatwić ci osiągnięcie porozumienia. Murowanie się w swoich oczekiwaniach może zakończyć negocjacje jeszcze. Zanim właściwie się zaczną, no i pokażę to na przykładzie. Mamy studentkę Agnieszkę, która negocjuje harmonogram stażu. W trakcie rozmowy okazuje się, że firma oczekuje innego czasu rozpoczęcia pracy. Agnieszka jest elastyczna i zgadza się zmienić swoje plany, no ale jednocześnie wyjaśnia, że nie może pracować po pewnej godzinie, no ze względu na to, że ma pewne obowiązki osobiste, które musi wypełnić. Mamy więc ustępstwo z jej strony, co może spowodować nagięcie się też po drugiej stronie stołu negocjacyjnego. Podsumowując wszystko, co tutaj dzisiaj się odbyło, czyli negocjacje są kluczową umiejętnością, która może pomóc Ci osiągnąć sukces w pracy biurowej. Najważniejsze aspekty negocjacji to przygotowanie, budowanie relacji, aktywne słuchanie, posiadanie alternatyw, czyli wykorzystanie techniki batny, a także techniki kotwiczenia, dążenie do rozwiązań win-win oraz elastyczność. Pamiętaj o tych wskazówkach podczas przyszłych negocjacji, a z pewnością osiągniesz lepsze rezultaty. Wierzę, że te konkretne rady i przykłady pomogą Ci w poprawie umiejętności negocjacyjnych w pracy biurowej. Jeśli chcesz nauczyć się Excela, sprawdź naukaexcela.pl, link w opisie odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten epizod, a jeżeli tak było, tradycyjnie wyślij go do jednej osoby. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!